just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'll never get it over you. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym... Halo, halo, dzień dobry! Dzień dobry, w kolejnym odcinku z gry City Skylines Tomaszowa, jest nam Niedef. Oczywiście. Nie da się ukryć. I kontynuujemy naszą rozgrywkę. Czekajcie, muszę z tego trybu. Ostatnio robiliśmy autobusy, które chyba działają dobrze, z tego co widzimy. Ile ludzi chce tymi autobusem jeździć? Musimy jakoś tu ogarnąć. Czekaj. Jeszcze. A tu? No to już mniej, ale też. Ale też, no to widzę, że będziemy musieli w takim razie jeszcze pomyśleć, jak tutaj tych ludzi transportować dalej do strefy przemysłowej. Bo chyba właśnie oni w kierunku strefy przemysłowej głównie jedą, nie? Tak. I tutaj na przykład mamy linię tą fioletową. O Jezus, nie to. Tą linię fioletową. Jakbyśmy tutaj dorobili jeden przystanek, to oni by nie jechali na rondo, tylko będą nam jechać tędy i nie powinno to powodować takich korków tutaj na rondzie. Mam nadzieję, że to tak będzie działać. W sumie masz rację, dobra, to moglibyśmy tak przenieść. W sumie najpierw zobaczymy, jak to w ogóle będzie działać, nie? Czy im się to spodoba, takie rozwiązanie? Chyba tak, bo teraz ten autobus, one normalnie tutaj wjeżdżały i jechały tędy, więc one teraz tutaj ładnie skrócą to jakby drogę. Myślę, że to będzie lepiej funkcjonować, potem zobaczymy jak coś. Dokładnie. Mamy zapotrzebowanie na ludzi. I to duże. Znaczy na ludzi, na przemysł, na handel. Na przemysł, ty. Przemysł. Myślę, że przemysłem musimy trochę ten ogarnąć. Mamy tutaj dużo miejsca, w sumie to jest nasze wysypisko, tu mamy też ten recykling, on tu niech będzie. Czekaj, to musimy jakoś... Czekaj, drogi jakieś fajne, czekaj, wezmę... Weźmiemy dwupasmowe czy jednopasmowe? Jak my to mamy zrobione? To mamy dwupasmówki. Wiesz, rozumiem, może jednopasmowe, a potem te główne drogi po prostu potem pozmieniamy. Bo tutaj mamy gdzieniegdzie jednopasmowe, tu mamy szat dwupasmową, tu jednopasmowa. Tu potem wchodzi dwupasmową. Chyba, dobra, że od razu dwupasmową wszędzie. No to na razie nie, na razie zostawmy tak jak jest. Dobra. To ja bym po prostu równolegle do tej właśnie długiej ulicy tutaj zrobił jeszcze jedną. Tutaj? A nie o tej ulicy mówię o tej tutaj. Długiej skośnej, wiesz? Okej, to czekaj. Ja sobie tu wezmę gdzieś takie coś, żeby tego sobie odmierzyć. Nie tak, zrobimy inaczej. Zrobimy tak, bo nie zepsuję linii. Aha, dokładnie. A czekaj. O, zrobimy tego to za recyklingiem. I to może być nawet taka ślepa. Może być. Coś w tym stylu. Tu nawet można coś nawet posadzić potem, jakieś drzewka. Dobra, to coś tu... Będzie ciekawie wyglądać. Teraz tak, potrzebujemy na pewno... O Jezu, dobra. Czekaj, stąd jakieś... Nie, może stąd, bo tu już jest skrzyżowanie, to tutaj zrobimy połączenie. W sumie nawet stąd by mogło pójść tak gdzieś. Uwielbiam teraz te szlaczki, jak mi się pokazują, te... Tak, to jest super. To jest duże ułatwienie. Więc teraz tak. Bardzo fajnie to wygląda. W sumie tą drogę możemy tu podpiąć. Też by to jakoś miało ręce, nogi i żeby nam... Czy tu wyjdą nam dwie drogi, tak czy siak? Powiem tak, ja bym zrobił tu sporo ślepych właśnie takich uliczek. Żeby właśnie się nie korkowało, a te główne porty to zróbmy dwupasmówki. A teraz jak to robisz? Jedną pasmówką. Teraz jedna pasmówka, za chwilę pozmieniamy. Tutaj te, no ale to zaraz, te zewnętrzne, które są po prostu na zewnętrznych krańcach, to żeby one były dwupasmowe, nie? Dobra, to za chwilę je przerobimy. A teraz tak, tutaj moglibyśmy nawet... W sumie nie, odciążymy może tą drogę, stąd zrobimy wjazd. Ale... szczerze, wiesz co, ja myślę, że możemy na spokojnie zrobić, nawet od tamtej strony. Od tej? Czy no, tej? Ale w sumie obojętnie, czy z tej, czy z tamtej. To czekaj, zróbmy to tak. Połączenie, że to jest na jedno, to tu będzie na drugie. Znaczy jedno z jednej strony, drugie z drugiej. Czekaj, jak to wygląda? To skrzyżowanie? Nie, to takie problematyczne wygląda. Inaczej. Wiesz? Zróbmy po prostu tak stąd.
No to tak skrzyżowanie koło skrzyżowania. Nie wiem, coś dalej. Chyba, że tak, tutaj tak stąd. I tutaj ślepą jakąś bym zrobił. Czemu mi to most wychodzi, halo? O nie, dobra, obniżyło się. To czekaj, zamieńmy tą drogę. Tą skasujemy. I teraz tak, weźmy taki jakiś łuczek. O, albo czekajcie. Zrobimy tak. Niech to będzie taki skręt. Dajmy na pro... Nie. Zrobimy prostą, tak to i masz tak. Kombinator, widzę. To masz kombinator. Tylko tu mi się to nie podoba, kurczę, tak... To jest jakąś tam drogę tak jakąś dziwną. No właśnie, no to się taka dziwna robi. Aha, czekaj, może teren sobie tutaj wyrównać? To tym. O. No starczy tyle. I teraz? No, teraz zachyciło. Zachyciło. Ja żem też zachycił po prostu. Czekaj, to stąd tutaj też możesz. Tak, możesz taką na wprost. Czekaj, teraz chyba na razie mi starczy. Czyli jak to nam prąd w ogóle idzie? Tutaj się łączy, a to idzie tutaj. Ale to ma połączenie stąd, czyli te druty są tutaj nam niepotrzebne. Możemy tego się pozbyć. Halo, tu jeszcze ten. No, chodź. No. Ciek. Kopczaj. Lej. Tu. Tu też nie. I teraz od razu będą te porządne. Porządne tak. Tereny. Woda. O. Pod połową już mamy. My tu mamy już połowę robot zrobioną. Tutaj. Dobra, tutaj też dam, bo tutaj też mam. Tak. Trochę tak oszczędnie. O, właśnie. Pięknie. Teraz to tak. Co, to trochę tego przemysłu musimy dobudować. A, pamiętaj, że możemy robić jeszcze strefy biurowe. Które też dają przemysł. I tutaj mogą pracować ale wykwalifikowani ludzie. Ale to się dziwi, że one są zakwalifikowane jako przemysł. No niestety. A, czekaj, a jakieś sklepiki? Biedronka? Właśnie, no nie muszę tutaj żreć przecież. Tu... Tutaj niech będzie, tutaj... Aha, czekaj, bo to jest takie puste. Tej żadnej drogi nie zrobiłem. W sumie zróbmy tylko przez środek, a po boku gdzieś ustawimy tutaj potem gdzieś jakieś parkingi czy coś. Tak? Mhm. Tak, żeby no nie dobra, było tak jedno na drugim. To tutaj damy im... A. Ja też myślę, żeby właśnie te parkingi gdzieś zrobić. Tu zróbmy coś takiego. Tu jeszcze... W sumie koło recyklingu też może być. Tak. Dobra, resztę damy samych tych. Przemysłowe. Tak, tutaj też to może być całe. Teraz tak, tu bym nie chciał, żeby tam było. O. Tak, tu jeszcze kawałek. No, możemy ten. Walnąć jakiegoś parka. O, czekaj. Nie, tutaj nie, tu nie chcę, tu nie chcę. Teraz tak, parki były tu. Parking? Tak, tylko tu jeszcze był to... gdzieś chyba ten ładny, o ten jest ładniejszy. No jeden zróbmy gdzieś po jednej stronie, jeden po drugiej. No jeden tu. Czekaj, jeden może być tu, drugi tutaj? A drugi, nie, z lewej strony myślę, tam, daleko. Z lewej, daleko. No. Albo tutaj, tak, przy tej ślepej. A jeszcze dalej? Tutaj, no. Tutaj już jest. Aha, bo tutaj już są. Dobra, no to może być. Dobra, podnieś. Tylko czekaj, tutaj nam mało podniosło, to by się jeszcze jeden zdał. Bo tutaj mamy duże zadowolenie. Tutaj są na niebiesko. A tam mało podniosło, bo tam jeszcze nie ma tych. Spokojnie. Ale on jest taki brązowy. To czekaj, dajmy jakiś... Dajmy piętrowy, o. O. Tylko czemu on tu się nie... W ogóle zróbmy jakiś park z drzewami, chociaż jeden. Park z drzewami. Ja wiem, że to tak trochę głupio w tym, w strefie przemysłowej, no ale warto jakby, wiesz, tam też jakieś drzewa rosły, nie? Chyba, że parking z drzewami. Też może być, o. Czekaj, jak to wygląda? Więc. Coś takiego. No i jest ładny. Dobra. Dobra, tutaj nam ładnie się budują. Problem, oczywiście, śmieci. Budynek został opróżniony, dobra. Czyli możemy już to na chwilę wyłączyć i zobaczmy, czy ten nasz pasek się nieszczęsny... No, szału to tu nie ma. No, myślę, że musimy coś dalej pomyśleć, jak to rozwiązać. Jest jeszcze jeden myk.
Możemy włączyć w przepisach, tylko chcę przepisy dla wszystkich i włączyć recykling. Recykling rozwoju. Dzięki niewielkiej inwestycji technologicznej, recykling i zbiorniki na odpady można To nam niweluje troszkę tych śmieci. Dobra, to daj to. Tylko to, nie wiem ile teraz wyjdzie w podatkach. Budżet, nie to. To było tu, tylko czekaj, gdzie to się kwalifikuje potem, jako przepisy? Tu. To nam potem wyjdzie, ile my za to płacimy co tydzień. Mhm. No dobra. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś tak. No ale póki co z tego co widzę, to my non-stop zarabiamy, więc nie mamy jakichś większych problemów z tym. I jesteśmy teraz na zielono. Jesteśmy na plusie, git. Proszę. Dobra. Pokaż korki. Jak u nas korki wyglądają, panie Tomaszu? Korki są tutaj. Więc tak, na dole wszystko pięknie. Tutaj mamy... O, przestępca. Znaczy był. Już go nie ma. Aha. Na czerwono mamy to rondo, ale to jest wszystko ok. No. A ja widzę, na strefie przemysłowej mamy problem. Tu jest tylko niby przy wjeździe, ale nie, tu nie jest, nie ma tragedii. Nie, nie jest źle. Mówisz? Ewentualnie tutaj można zrobić drogę jednokierunkową. Czyli będą jechać tak naokoło. Naokoło. Albo niech jadą z tej strony, tutaj będzie wjazd, a tu będzie wyjazd. To lepiej w drugą stronę. Drugą? Z tej był wjazd, tak. A to czekaj, jak nam autobusy idą. No, musi być, tak, dobrze, z tej strony, no. Okej. Okay. To bierzemy drogę, to jest ta dwupasmowa, dobrze. To pasmowa, jednokierunkowa, aktualizacja. Jest. Pięknie tu. Oj, w drugą stronę robisz. No. Dobra, czyli muszę podwójnie klikać. Tu. Halo, przystanek, ogarnij się. Dobra. Czy ten fragment zostawiamy dwukierunkowy, czy jednokierunkowy? Zostawmy go. No, ja bym go zostawił, wiesz, bo... Tylko, że teraz tu nam się światło, i tutaj też nam światło zrobiły. Trudno. Na razie zostawmy światło, zobaczymy. Jak będą jakieś duże korki, to najwyżej będziemy tu jeszcze myśleć, co teraz z tym zrobić. Zepsułaś nam linia. A już nie, dobra, się naprawiła. Okej. Okay. Nie było pytania. A pokaż jeszcze raz tą linię, jak ona wygląda teraz. Nie, ona się nie zmieniła. Dobra, jest okej. Okay. Idzie, okay. Idzie wszystko tak samo, jak było. Dobra, teraz to powinno się rondo odblokować. Nie wiem, jak teraz tutaj będzie. Tutaj nie ma świateł, nie ma. To jest tak różnie. Bo widzisz, bo oni chcą tak naprawdę tędy wyjeżdżać. Tak, bo to jest jedyna nasza taka główna droga. Ewentualnie, jakby tę drogę inaczej puścić i tutaj zrobić tylko wyjazd do ronda. Też możemy zrobić. Ale że, aha, żeby ona bezpośrednio do ronda szła. Tak, tutaj byśmy podpili. Od tej głównej. No. Jakby tutaj tak zrobić jednokierunkową, żeby szła. Czekaj. Dajmy no to tutaj tak dotąd. I teraz tu tak łuczkiem do tego, albo nawet do tego. Czekaj, o. A to nam nie zakurkuje tutaj? Nie powinno. Poczekaj, tak. Tylko to obrócę. Teraz ci, co będą chcieli wyjeżdżać, mogą sobie wjechać też tędy i tędy wyjechać. A oddasz tu... trochę, pokaż mi, jak wygląda ogólnie ten. Troszkę mam takie malutkie te pojazdy, że to średnio widzę. Ja ci może tak zrobię. No, o właśnie. Bo się zastanawiam w sumie, z której strony oni jadą, bo tu jest taki widoczny, oni po prostu chcą zjeżdżać. Bo tu się już nam robi problem. Chyba, żeby im dać tutaj trzy pasy, to by szybciej tędy też wyjeżdżali, to... Czekaj, spróbujmy. Myślisz? Trzy pasmowe... Aha, tu jest trzy pasmowa, dobra, to cztero. Matko boska, takie ogromne rondo. O. No ładnie. Aha, i teraz tak, zrobiło się nam skrzyżo... Znaczy, światła, sygnalizacja świetna zrobiła się nam tutaj i tutaj.
Niby płynniej ruch idzie tutaj, czekaj, przyspiesz na chwilę. No niby fajnie tak się rozjeżdżają, ale kurczę, te światła... Pokaż korki, jak to wygląda. No tragicznie teraz. O Jezus, tragicznie. Tomasz, cośmy zrobili? Czekaj. Ja by to rozwiązać. Jest jeszcze jeden myk. Autostrada. Moment, autostrada. Co z autostradą planujesz zrobić? Ty robisz nam rondo z autostrady. Ale nie ma świateł. Ale też mamy trzy pasy. Nie, złe zrobiłem. Gdzie to jest czteropasmowe? To jest to? Tego jeszcze nie widziałem. Rondo z autostrady. A to nie są te? Ale światła znowu, tu? No właśnie, znowu się światła zrobiły. Nie, czekaj. Ej, jak dam pięcio... Ej, dlaczego tak? Masz coś mi zrobili. Teraz nie ma świateł. Jak zrobię tu, też nie ma. Zrobię tu, nie ma. To jest okej, nie ma świateł już. Dobra. Nie czaję tego, ale okej. Ja uważam, że tak czy siak coś mamy tu pokombinowane tak, że jest jakiś problem duży. Chyba, żeby tutaj zrobić specjalny zjazd. Żeby tylko tutaj wjeżdżali? Poczekaj, Tomek, bo ci tutaj z lewej strony, którzy jadą, to oni chcą tak naprawdę przejechać do centrum, czyli tutaj w dół, do centrum strefy przemysłowej, więc oni w dół jadą. Tak, ale większość ludzi i tak skręca tutaj w lewo. I stąd też wyjeżdżają. Ale tam jest potem skrzyżowanie na tym i oni tam zatrzymują. Chyba, żeby tutaj zrobić tylko wjazd. Z ronda. Zjazd, gdzie będzie? Wjazd, a tędy będą musieli wyjeżdżać. Zakurkulujemy tą drugą ulicę. No w sumie to też jest tak. Ale nie, dobra, to zrób tutaj tylko wjazd, tu z lewej strony, a tutaj z dołu zrób tylko wyjazd. No dobra. Zobaczmy, jak to będzie działać. Ja może dam te drogi w końcu na normalne, tak jak mieliśmy. Bo i tak to nic nie zmienia, ta autostrada tutaj. Dobra, teraz tak. Tutaj musimy zrobić tylko wjazd. Aktualizację drogi masz włączoną? Dobra, zrobiła się nam tam światło, ale to trudno. A tutaj i tylko, tu tylko wyjazd. Czy to coś pomoże? Aha, tu też mamy tylko wyjazd. O nie, to teraz będzie jeszcze gorzej, bo teraz wszystkie auta muszą przyjechać tędy, tutaj i dopiero tutaj i tu się dopiero... Nie, to będzie nie, to tutaj zrób, po prawej stronie zrób normalną drogę. Tak? No, zobaczmy. Normalna droga. No, bo skarmy kombinujemy z drogami. Patrzcie jedno. No, korki to zwiększa, przyspieszę na chwilkę. No. Teraz na autostradzie nam zaczną stawać. Ktoś nam zrobiły światła, jest dupa. Ktoś, o matko, Tomasz. Tu są światła i jest dupa. Bo teraz i czekają nam auta tutaj, na górze już na wjeździe. Tutaj niby, Jezu, też się kurkuje. Ja cię kręcę. Patrz, co tu się dzieje. Tak, bo nie wszyscy właśnie... Cośmy zrobili. Niby też korzystają... Nie. Inaczej. Tą drogę wraca tak jak była. Wjazd i wyjazd. Czemu te światła nie znikły? Halo. Bo to są normalnie światła. Dupa, inaczej. Tu robimy sam wyjazd. Weźmiemy jednokierunkową. Ale to nie będą... Czekaj. Zrobimy tutaj wjazd. Tylko, a to znowu jest skrzyżowanie. Nie tak? Ale nie powinno im to korkować, chyba. Tak? Nie, może bo w sumie tam jest jedno. Ale czekaj, zostaw, bo w sumie tu jest jednokierunkowa. Mhm. I ona jest jednokierunkowa w górę. Tak, tylko zrobimy ją tu. Teraz tej się pozbędziemy. I ta musi powrócić do pierwotnego, czyli wjazd i wyjazd. Tak. I teraz wszyscy ci, którzy chcieli jechać tutaj, pojadą sobie od razu tutaj... I naokoło.
Tylko wiesz co, taki, może taki głupi ten skręt? Nie, w sumie jest taki dobra, normalny. Zostaw. Przyspiesz Tomuś. Ja chcę zobaczyć, czy to się oczyści to. Dobra. Czekaj, bo teraz tu wszyscy tędy pojechali. Oni się muszą od nowa naprowadzić. A? No wiem, dużo osób tędy jeździ. Tom? Chyba to pomogło. Chyba pomogło, chyba jest już lepiej. Bo przy wjeździe już jest mniejszy problem, tylko tu jeszcze na chwilkę się korkuje, ale to. Ale no właśnie, się tu niżej to skrzyżowanie jest jakieś takie problematyczne. Tak, bo teraz ci, którzy jechali tędy, żeby wjechać tutaj, oni znowu pojechali tędy. Więc tutaj trzeba jeszcze przyspieszyć na chwilę. Tutaj dobra, też daj, to zaraz tu wrócimy. Daj normalny tryb, zobaczmy, co jest w ogóle w dalszej części naszego miasta. Dobrze. Czy my szczęście nie mamy jakichś problemów? Tutaj nie ma z niczym, tutaj też nie, tutaj wszystko no, działa. Gdzie ten, gdzieś dobre zadowolenie. To wszystko jest okej, okay. Te bloki mi coś tam, coś tam miga w tej strefie przemysłowej teraz, co tam się dzieje? Już tam idziemy. Tutaj co to za migające są znaczki? Chyba nie trafiłem, o tu. Brak wystarczającej liczby kupujących produkty, czyli mamy... Za mało ludzi po prostu. Czyli potrzebujemy dobra. Handel. Musimy gdzieś handel im zrobić ładnie. Wiesz co, ja myślę, że jak od tej naszej takiej łukowatej drogi, która jest po samym środku. Tej? Tak, zrobilibyśmy kilka w dół takich uliczek, jedną albo dwie. I żebyśmy tutaj rozbudowali trochę strefę biurową, trochę handlową. Co o tym sądzisz? To cześć, zróbmy taką drogę... dotąd no, gdzieś. Jakoś tak. I tu będzie tylko jeden wjazd z tej drogi. Zróbmy mhm. Te ślepe uliczki. Albo zróbmy tak do końca, niech będzie wjazd z drugiej drogi. Dobra, tu no. Jest wjazd. Tutaj? Nie, to może nie, ja bym tu może gdzieś tej z dołu tu ja bym nie ruszał. Tu ja bym nie ruszał. Z dołu po prostu możemy wyciągnąć po prostu tą uliczkę obok tego basenu, myślę. Obok basenu, dobra. No. Tak, i tutaj, żeby to jakoś, i tu jakoś połączymy tym. Tu zrobimy tak, tu jakiś łuczek, o. No. I myślę, że na razie jest lit. Teraz czekaj. Tak. Tutaj by trzeba jakieś drzewka potem posadzić, żeby to jakoś oddzielić. Więc ja bym tu dał taką drogę. Nie, zrobimy inaczej jeszcze. Żeby to jakoś ładnie wyglądało, damy pierwsze tom, teraz od tej tu. Nie tak, tak, na chwilę. Czekaj, coś mi tu krzywo wyszło, nie? Krzywo wyszło. Nie, tam jest prosto. I tutaj tak równolegle. Jeszcze jedno. O, właśnie, o to mi chodziło. Tutaj się nawet możemy pozbyć. Tak. Tutaj dociągniemy to do góry. I tutaj o. Porobimy sobie takie te ślepe uliczki w środku, nie? Tutaj mogą mieć takie ślepe. Tu jedna w tą. Długą. To będzie dłuższa. Do końca. No. A tutaj od dołu może jedna iść do góry. No. Cześć, zróbmy tak. I tu możemy zrobić jeszcze. Nie wiem. Tak. Nie tak, o. A tu z drugiej strony może iść, a może iść od prawej na lewo, nie? O, może. Tak. I tu, i tu jeszcze przez środek. I patrz, mamy ładną strefę. Nie, nie będę tego łączyć, o. Nie, lepiej nie. Dobra, tu. Woda pierwsza, halo, woda. Halo. Tu już będziemy mieć całe te gotowe. To jest w sumie... Jakie mamy piękne miasto, czy ty tu widzisz? Widzę. Coraz bardziej mi się miasto podoba. Mnie też. Teraz tu, czyli to też, żeby tu wszędzie już te placki były porobione. No to żeby było ciągnąć wszędzie. I tutaj, okej. Okay. Nie, tu jeszcze był jeden fragment, moment. O. Tak? Jest aha, taki... Co jest? Podłącz to. O, teraz. O, dobra. To co, to tutaj robimy kilka tych biurowców. A, robimy kilka. Czy pierwsze. Czy potrzebujemy. W sumie tak, mniej biurowców potrzebujemy. Więc tak, zrobimy tak. Tutaj biurowiec jakiś. Tutaj, tu jakaś siedziba, nie wiem czego. To będzie mBank. Tak, jakaś ubezpieczalnia. Tak. Tutaj Warta. A czekaj, zrobię. O. Tutaj PZU. I nie wiem, jakie są jeszcze. ING. O, bank. ING, tak. Powstanie.
Też musi być. Tu. I no, w sumie tutaj. Chyba tyle mi starczy, albo tu jeszcze jeden. Mhm. Jeszcze z lewej strony tam, przy tej, tej. Aha, drugiej, tak, gdzieś tu jeszcze mam. Tak, bo tutaj będą drzewa, więc tutaj możemy spokojnie postawiać. Tu, tu w sumie jeszcze. A, dobra. Co niech mają. To co, to teraz dajmy trochę... Tylko handel niskiego zagęszczenia, czy tego wysokiego? A zróbmy jeden wysokiego, albo ze dwa takie wysokiego zagęszczenia. Czekaj, tutaj gdzieś go damy. A czekaj, a zróbmy to. O nie, tu nie, tu nie, tu cofaj. O. Tu. A? Gdzieś tu jeszcze w rogu. O. Dobra, i tam może być już teraz mniejsze. Małego. Czekaj, wezmę tym pędzlem, będzie szybciej mi. Po to, żebyśmy też nie zrobili całej takiej strefy, no nie? Gdzie nie, gdzie gdzieś tam może jakieś takie... chociaż... Nie, bo tak pomyślałem, żeby były też strefy takie, wiesz, na jakieś... mieszkalne, ale to nie wiem, czy tutaj wciśniemy. Na mieszkalnych to będzie za głośno. Tak, za głośno będę mieli. No, będą cały czas chorować. Czy łaskawie pan prąd tutaj dojdzie? Pan prąd tutaj powinien dojść, a tu się połączę, dobra. Spokojnie. Właśnie jak będą budować, to się dojdą. Tu mamy budynek opuszczony. A czemu? Opuszczono. A to chyba przez tych, że nie było klientów. Dobra, i ta droga tu się nie ogarnia. Dobra. Droga się nie ogarnia. No. Bo oni po prostu jadą... Prosto. Ewentualnie, jest jeszcze jedna opcja. Możemy spróbować stąd zrobić wjazd na rondo. Nie. No nie. Tutaj wjazd, żeby wyjeżdżać, a tu będą wjeżdżać. Bo tutaj mamy tylko zjazd, tak? Więc oni tutaj sobie mogą jechać do tych stref. Próbuj. To więc teraz czekaj. Po prostu będziemy robić metodą prób i błędów. Prób i błędów, to nie mamy innego wyjścia. Sami widzicie, że... Znam te drogi, to... To czekaj, robisz tu wyjazd teraz, tak? Nie, to miał być wjazd. Wjazd, tak ma być. A tu będzie wyjazd. O. Tak. I teraz to powinno chyba się jakoś ogarnąć. Tylko wiesz co, teraz będziemy mieli problem tu na dole. Bo teraz tutaj na dole oni będą wszyscy przemieszczać się w prawo. No nie, i będą jechać tu do góry i do tego wyjazdu. Więc tutaj jak mamy to zakorkowane skrzyżowanie to poniżej tego ronda, to myślę, że znowu będzie problem. Ale zobaczymy. Jak wiesz to... co ja bym zrobił? Bo to jest w sumie taka główna droga. I oni w sumie nawet stąd i tak muszą jechać tutaj. Więc ja bym tak. Tą drogę stąd połączył i zrobił tutaj do góry jeszcze takie połączenie. Że myślisz? Nie muszą jechać tędy, tylko po prostu ci, co są jeszcze bliżej, będą mogli sobie tutaj tak na skróty, aby pojechać. I w sumie możemy potem zrobić tutaj taką jedną kierunkową, nie? Na przykład. No. To będzie ta droga. A w sumie i tak tu jest opuszczony jakiś budynek, to nie będzie nam go szkoda. Dokładnie. Tu. Tak, ja, jedno, tam... ja myślę, że jednokierunkową tak do wyjazdu można zrobić. Czekaj. Tu też im drogę zmienię. Ulepszymy im. Okej, okay. I gdzie jednokierunkową? Tutaj, no właśnie tą, którą zrobiliśmy. Wiesz? Tą? Tutaj, żeby była... nie, od tego skrzyżowania, tu tą drugą. Robiliśmy. To? Tu. Mhm. Żeby tu, aha, jednokierunkowa, żeby jednokierunkowa właśnie w prawo, konkretnie do wyjazdu, żeby było. Stąd też? Stąd nie, z tamtego to jest tylko skrzyżowanie. Tylko stąd, dobra. Uh-huh. Bierzemy to. No wyżej zmienimy, no co? Tu musi być dwukierunkowa i ta jedna tak. Też, tak? Tylko w drugą stronę. No w sumie tak. Dobra, to się nam niby światło zrobiło, ale może to się ogarnie. Zobaczymy. Dajmy im czasu trochę. Trochę. Aha, tu też się nam światła zrobiły. I przez te światła też tam się kurkuje. A, teraz czekaj. Wjazd jest tu. Tutaj jest tylko wyjazd. Zróbmy tutaj też wjazd. Tutaj. Bo oni teraz nawet i stąd jadą tam, żeby wyjechać. To jest bez sensu. Nie mogliby oni trochę myśleć? Nie wiem, nic nie myślą w tym mieście. Zainstalujcie sobie mapy Google, tam wszystko jest pokazane, gdzie są no korki, dokładnie. Prędzej nie jechać. Na bieżąco wszystko mają. No. Dobra, coś się chyba ogarnia? Albo tak? Nie?
Nie wiem teraz. Dobra, ale tutaj już mają prąd. Dobra, to tu już się pobudowało trochę. Okej, coś się dzieje. A Toboś, oddal mi, oddal, żebyśmy zobaczyli tak więcej, całe nasze miasto w pełnej krasie. I jakbyśmy komuś z lewej strony kupili sobie ten kawałek ziemi i zrobili po prostu jeszcze jeden wjazd. Co tym sądzisz? A tutaj zrobić jakiś zjazd i żeby na przykład z tą drogą. Tutaj. Możemy, ale to w sumie zrobimy w następnym odcinku, bo już, no tak. Bo już mamy dość czasu. Okej, to mamy nadzieję, że wam się odcinek podobał, że jakoś wyjdziemy z tych korków. Dokładnie, piszcie nam jakieś rady, bo przecież no widzicie, jak my tu jesteśmy zaplątani w tych drogach. Dokładnie, kombinujemy jak koń pod górę i nie wiemy, czy dobrze. Dokładnie. Tak, więc do następnego razu. I był ze mną Niedew! Tak był. Byłem, oczywiście. Był. I do następnego razu, pa pa! Pa, cześć!